Nazywam się Beata Cupriak. Od wielu lat zajmuję się projektowaniem ubrań dla kobiet i pomagam kobietom ubrać się tak, żeby dobrze się czuły i świetnie wyglądały. Opowiem, jak aktywne zawodowo kobiety mogą dziś budować swój autorytet strojem. Sukienka to bardzo dobry wybór. Powinna być prosta w formie, w pewnym sensie raczej surowa. Nie powinna się wdzięczyć. Najlepsza będzie wąska, ołówkowa lub rozkloszowana o długości w okolicy kolan. Garnitur to żelazny zestaw kobiet sukcesu. Może być w wersji ze spodniami lub spódnicą. Żeby wyglądał nowocześnie, marynarka powinna być dopasowana, a ramiona minimalnie zaznaczone. Spodnie i koszula to bardzo dobre połączenie i nie muszą być od garnituru, ale powinny być eleganckie. Damskie koszule dają duże pole manewru. Można zapiąć ją pod szyją, można rozpiąć kilka guziczków. Jest spora paleta kolorów, które możemy wykorzystać. Na przykład granat, szarość i czerń są najbezpieczniejsze, ale też biel i beż we wszystkich swoich odcieniach. No i oczywiście czerwień, symbol witalności i władzy. I nie musimy sztywno trzymać się reguł, bo przecież różne są środowiska pracy, szefowej banku albo kierowniczki w agencji artystycznej. Najważniejsze to uświadomić sobie, że strój to narzędzie wizerunkowe, którym możemy świadomie operować.